Marek Wielgo, ekspert rynku nieruchomości, od wielu lat śledzisz to, co dzieje się na tym rynku. Jaki będzie ten 2024 rok dla polskiego mieszkalnictwa, dla firm deweloperskich? Jestem umiarkowanym optymistą. Mam nadzieję, że deweloperzy włączą wyższy bieg. Zresztą już statystyki GUS pokazują, że tych rozpoczynanych mieszkań jest więcej niż przed rokiem. Będzie w związku z tym rosła oferta mieszkań na rynku pierwotnym. A co najważniejsze, ta oferta będzie rosła w segmencie mieszkań popularnych dla takich zwykłych zjadaczy chleba, czyli klientów kredytowych. Dzięki czemu średnia cena metra kwadratowego ustabilizuje się, już przestanie rosnąć w tak galopującym tempie jak w ubiegłym roku. Czy to od decyzji rządu, od instrumentów finansowych związanych z rynkiem nieruchomości zależy jego kondycja, czy jednak ten rynek się sam reguluje, ta mityczna, wolna ręka rynku jest w stanie coś tutaj naprawić dzisiaj i być i funkcjonować tak, jak należy? Oczywiście kondycja rynku mieszkaniowego w dużym stopniu zależy od dostępności kredytów. Ta dostępność w 2022 dramatycznie spadła, czego efektem był bardzo gwałtowny spadek sprzedaży mieszkań. Na szczęście ta zapaść na rynku kredytów, jakby rynek wydobywa się z tej zapaści. Pomógł temu w ubiegłym roku bezpieczny kredyt 2%. Rzeczywiście nastąpił znaczny wzrost liczby udzielonych kredytów mieszkaniowych, chociaż, co warto podkreślić, on w dalszym ciągu nie był aż tak duży, bo to jest około 170 tysięcy kredytów mieszkaniowych. To jest mniej niż nawet po wybuchu światowego kryzysu finansowego w 2008 roku. Więc ciągle czekamy na dalsze spadki stóp procentowych, na potanienie kredytów, a jeżeli jeszcze rząd zaproponuje jakieś dopłaty dla kredytobiorców, tym lepiej, tym popyt na mieszkania będzie rósł, ale mam nadzieję, że tym razem podaż mieszkań będzie rosła jeszcze szybciej, dzięki czemu ceny mieszkań ustabilizują się. Jesteśmy na tej sinusoidzie na takim trwałym trendzie wznoszącym, czy to tylko korekty? Bez wątpienia sytuacja w tym roku diametralnie się różni od tej sprzed roku, kiedy wielu ekonomistów obawiało się recesji gospodarczej, wzrostu bezrobocia. Myślę, że już mało kto wierzy w taki czarny scenariusz, spada inflacja. Raczej nie grozi nam jakaś tutaj zapaść gospodarcza, w związku z czym czekamy teraz na spadki stóp procentowych, na wzrost dostępności kredytów, na zwiększanie się siły nabywczej Polek i Polaków. No i dzięki temu będą kupować coraz więcej mieszkań. Oczywiście, że ceny mieszkań będą rosły także z tego względu, że rosną ceny działek budowlanych, rosną koszty budowy, materiałów budowlanych. Natomiast istotne jest to, żeby deweloperzy wprowadzali na rynek więcej mieszkań w segmencie popularnym, czyli takich bardziej dostosowanych cenowo dla nabywców kredytowych, a nie tylko dla tych najzamożniejszych, którzy mają duże nadwyżki finansowe. I pewnie, że w największych miastach ceny osiągnęły pułap, który coraz mniej osób może sobie pozwolić na zakup. Przypuszczam, że w najbliższych latach popyt będzie rósł w aglomeracjach, czyli będzie się przenosił z tych największych miast do miejscowości okolających największe miasta, no ale niestety w pewnym momencie ta dostępność mieszkań spadnie do tego stopnia, że niestety, ale wielu, szczególnie młodych Polaków, młodych Polek będzie zmuszonych do najmowania mieszkań. Jak ja to nazywam, nastanie złota era PRS-ów, czyli będziemy zbliżać się do standardów zachodnioeuropejskich, gdzie czasami nawet większość gospodarstw domowych zmuszonych jest najmować mieszkania. Po prostu na zakup mało kogo będzie stać.